W takim oto zestawieniu rozpocznie to spotkanie drużyna Bielawianki prowadzona przez trenera Pawła Słoneckiego. Gospodarze dzisiaj zagrają na czerwono, tak jak już wspominałem wcześniej, wiem, że będziemy do niego wracać. No to zobaczymy, na ile nas tutaj dzisiaj będą rozpieszczać jedni i drudzy. No niezły pomysł, niezły pomysł, nie ma spalonego, ta piłka dość przypadkowo trafia pod nogi jednego z graczy Górnika Nowe Miasto, to Tomasz Makowski, czysto wybita piłka przed, walka o to, by utrzymać się przy niej i spróbować oddać strzał na bramkę, pierwsza taka sytuacja, w której nieprzyjemne, przyjemnie wykończona akcja, choć niecelna zagrana piłka, teraz nie ma spalonego, jeszcze raz szansa na to, by wejść w polu karnym z takim płaskim zagraniem, wycofanie na 16 metry i kolejna niezła akcja, właśnie Pustrowski za chwilkę pewnie zrobi ten krok do przodu, Warchał delikatnie, celnie tutaj przymierzył, w Bielawianka, jak i Nowe Miasto do tej pory takich okazji nie miały, tutaj Warchał jeszcze próbuje odzyskać piłkę, Makowski w polu karnym, walka o to, by utrzymać się przy piłce, jest faul i będzie rzut karny. I szansa, wielka szansa dla Nowego Miasta na gola, broni ten strzał bramkarz no, Bielawianki, to przed momentem gracza Bielawianki zbyt często, teraz jest Makowski, nie ma spalonego, utrzyma się Makowski przy piłce, dobry pomysł na to, by teraz zakończyć tę akcję strzałem, choć ponownie to uderzenie niecelne jest bardzo wysokie i to chwali się, bo pokazuje to, że naprawdę można z tego zrobić coś więcej, kolejny wyszony na treningu. Ale z drugiej strony, być może jeśli uda się to wszystko rozegrać w sposób właściwy, może przyniesie efekt. Teraz mieliśmy właśnie taką szansę. Nie, teraz podniósł głowę do góry i mamy koniec pierwszej części spotkania. Teraz to Bielawianka utrzymuje się przy piłce, próbuje tutaj szybko otworzyć wynik tego spotkania. Niecelne uderzenie, to na ten moment wygląda dość obiecująco. Zobaczymy, jak poradzi sobie Warchał teraz tutaj. On jest w polu karnym, ma okazję na to, by wejść ze strzałem. Niezła próba, całkiem dobra sytuacja. Też gospodarze, choć to Bielawianka teraz przed olbrzymią szansą na zdobycie gola. Świetna, świetna interwencja. Jest już dośrodkowanie, taka próba, nie do strzału, nie do środkowania. Ta piłka gdzieś tam krąży na linii bramkowej, będzie rzut rożny. No ale też nie za bardzo wie, co ma z tą piłką zrobić, próbuje sam. Prostopadle tutaj szukał zagrania do Włodarczyka. Ten minął już swojego rywala, jest w polu karnym. Włodarczyk, kolejny rzut rożny. Ciężar gry na lewą nogę, piłka wybita. Jest strzał na bramkę i wreszcie ta piłka wpada po dośrodkowaniu. Myślę, że to po tej akcji, tutaj już jest gwizdek sędziego. Dośrodkowanie i jest bramka. Aleks Szymski całkowicie zaskakuje tutaj defensywę gości. Zracinieński, Francuz, znalazł Wardzińskiego, świetne zagranie, krzyżowa piłka, Wardziński się utrzymał przy piłce, jest przy linii końcowej, doskonała interwencja jeszcze bramkarza, a ten strzał, no jak na złość przestrzelony. Nika Szymski się uwolnił spod opieki, ma trochę więcej miejsca i czasu, nie ma spalonego, Worski mija bramkarza, pusta bramka i 3-0. Tego momentu pobytu na boisku, bo nigdy do końca nie wiadomo, jak to się wszystko rozstrzygnie. Ładny pomysł, rozegrana piłka na jeden kontakt, Francuz w polu karnym, jeszcze jest Włodarczyk, 4-0. No można powiedzieć śmiało, genialne rozwiązanie tej akcji. Doskonale teraz ta gra się układa, świetne prostopadłe zagranie, Wardziński broni ten strzał, golkiper gości. Koniec meczu, Górnik Nowe Miasto Wałbrzych wygrywa dzisiaj z Bielawianką Bielawa 4-0.